kto dopuścił profi kredyt, kto dopuścił trudne sprawy, żeby ludzie nie mogli spłacić kredytu, bo po dwa, po trzy razy więcej każą sobie płacić firmy lichwiarskie. Przecież jak 25 tysięcy bierzesz, to po 4 latach musisz 60 tysięcy zapłacić. No, 25 bierzesz, 50 mało, 60 parę tysięcy, a jeszcze mogę ci wypowiedzieć, bo za 2 razy nie zapłacisz, czy spóźnisz się z płatnością, wypowiedzą ci. Ale widzę, że dużo ludzi wygrywa z profi kredyt w internecie, dużo ludzi wygrywa, a jeszcze podstawili takiego windykatora, Hama, to przecież jak ma nie wygrać. Teraz jest ta linia Mysia. Linia Mysia wygrywa z żydostwem. Zabronił Macierewicz, szef podkomisji Smoleńskiej, były minister obrony narodowej. Dziękuję za listę studia. Powtórka programu. Rządy pieniądze. Arkadiusz, jak witam, zapraszam do naszego programu. Dzisiaj w programie Rządy pieniądze są nimi Maciej Stańczuk, Fiatal. Dzień dobry. Maciej Dorożkowski, Instytut Jagiellońskiego. Jagielloński, dzień dobry. Tak, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana Marcina, witamy również pana Jerzego Markiewicza, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, chciałbym rozpocząć dzisiejszy program od spraw międzynarodowych, dotyczących również oczywiście Polski i Unii Europejskiej, a musimy się cofnąć do piątku. Wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wprowadza cła importowe na stal, obłożona 25% cłem, a w przypadku aluminium stawka będzie wynosić 10%. Chodzi o stal i aluminium z Unii, Kanady i Meksyku. Dlaczego do tego wracamy, skoro ta decyzja zapadła w piątek? To Komisja Europejska właśnie rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie działań odwetowych za amerykańskie cła na stal i aluminium ze wspólnoty. No i ta sprawa ma być także jednym z tematów szczytu G7 pod koniec tygodnia w Kanadzie. Pytanie jest takie, czy to na razie wojenka handlowa między Stanami, a między innymi Unią, Kanadą i Meksykiem, czy to już jest wojna handlowa? Kto zaczyna? Daję panu wybór. Może ja zacznę. Pan Jerzy Markiewicz. No cóż, pan prezydent Trump spełnia swoje wyborcze obietnice. Powiedział wyraźnie w czasie kampanii wyborczej, że poprawi życie przeciętnego Amerykanina. Jeżeli pojedziemy w Stany Środkowe, to zobaczymy, jak ono wygląda. Znaczy, jak wygląda? To znaczy, to jest zupełnie inny obrazek niż ten, który widzimy na filmach, który widzimy na wschodzie czy na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W związku z czym taka obietnica pod tytułem będziemy bronić tego, co jest amerykańskie, będziemy bronić naszych wartości, będziemy bronić naszego przemysłu. To jest to, co doprowadziło do zwycięstwa w wyborach. No i teraz to była opłata i trzeba tę obietnicę spełniać. No dobrze, ale co to oznacza dla nas teraz? Będziemy mieli problem? Jeżeli mogę sobie pozwolić na taką kotochwilność, może powiem tak. Kiedyś w dawnych czasach wojaskiniowcy, jak mieli problemy ekonomiczne, wyciągali pałki i się opadali tym pałkami, rozwiązywali problemy, tak? Potem widzimy wojny. Ład ekonomiczny, jak znamy z czasów teorii Adama Smitha i jego następców, już nie istnieje. Nie ma w tej chwili żadnej recepty na to, jak ma funkcjonować świat w obecnym układzie globalizacyjnym. To są próby zmierzenia się, w którą stronę mamy pójść. No ale właśnie, co z tym odwetem w takim razie, który szykuje m.in. Komisja Europejska? Czy mamy amunicję, panie Marcinie? To może jeszcze do prezydenta Trumpa jedna rzecz z kampanii wyborczej. On tam podkreślał na przykład, że infrastruktura w Stanach Zjednoczonych ponad połowie nadaje się do natychmiastowej remontu, odbudowy, a my się zajmujemy tam, nie wiem, pomaganiem krajom innym i wolnym handlem i tak dalej, który zdaniem prezydenta Trumpa właśnie dokuczał Amerykanom tak, mieszkających w takim przedwalowym okresie, czyli między wschodem a zachodem, czyli de facto w większości Stanów. A jeżeli chodzi o jakby zasady wzajemności, no to w dyplomacji
to jest chyba jedyna dobra zasada, więc każde suwerenne państwo albo grupa państw czy organizacja międzynarodowa, jeżeli taka sankcja zostaje zastosowana, no zastanawia się, jak przeciwdziałać temu podobnymi metodami. Więc to tylko tak naprawdę napędza tą wojnę handlową. Natomiast prezydent Trump ma taką manierę, że wrzuca różne tematy, trochę sprawdza, jak one działają, i czasami te wątki się 3-4 razy czy po drodze zmieniają. No to samo spotkanie z przywódcą Korei Północnej było raz odwołane, teraz znowu ma miejsce, no więc list był bardzo interesujący, ale w sumie go jeszcze nie czytałem. Dokładnie, tak więc przestrzeń jest bardzo dużego zamieszania, co paradoksalnie ma pewne efekty pozytywne dla kierunku tych negocjacji, chociaż rzeczywiście jest to taki z kategorii taki bardziej entertainment, czy raczej rozrywkowe to wszystko, to co się dzieje. Natomiast rzeczywiście no, niektóre rzeczy potrafi dowieść. Ale co to znaczy dla nas? No, jesteśmy bardzo mocno związani z gospodarką niemiecką i innymi gospodarkami, a Unii Europejskiej w dużej części w tych segmentach, jak sądzę, mamy zużycie właśnie aluminium czy stali, no jesteśmy podwykonawcami eksportu, na przykład niemieckiego, więc jakoś pośrednio nas też to pewnie dotknie, natomiast myślę, że pośrednio na tym etapie. Pan Maciej Stańczuk. Tak, to to, że w kampanii wyborczej zgłaszane są pewne obietnice wyborcze, moim zdaniem w tym przypadku niekoniecznie sensowne, to jeszcze nie znaczy, że trzeba je realizować. Trzeba je realizować. To znaczy, no wiele rzeczy jest, padło w kampanii prezydenta Trumpa. Rzeczywiście to rozprawienie się z tymi według niego niekorzystnymi umowami handlowymi było rzeczywiście jedną z jego głównych punktów. No i ja mimo wszystko jestem trochę tym zaskoczony, ponieważ ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie gospodarki amerykańskiej. Gospodarka amerykańska jest zbyt silna, żeby można ją tego rodzaju ruchy oceniać w izolacji od całego układu sił w gospodarce światowej. Ja początkowo sobie myślałem, że to jest taka typowa taktyka negocjacyjna, żeby postraszyć troszeczkę, zwiększyć swoją pozycję negocjacyjną przy renegocjacji z Kanadyjczykami, z Meksykiem, traktatu nafty, tak samo z Unią Europejską. No niemniej jednak minęło kilka miesięcy i ta decyzja z zeszłego tygodnia o wprowadzeniu ceł, no jest to już czymś bardzo, bardzo poważnym i coś, co może na razie pośrednio, ale w coraz większym zakresie będzie dotyczyć również gospodarki polskiej. Zgadzam się z opinią pani minister Emilewicz, która wyeksponowała w swojej wypowiedzi w zeszłym tygodniu jedną kwestię, która poniekąd już zaczyna się realizować, to znaczy wypchnięcie głównych światowych producentów stali i aluminium może doprowadzić z rynku amerykańskiego, z największego rynku amerykańskiego, może doprowadzić do przekierowania produkcji na inne rynki, również Unii Europejskiej, wywołać na podaż. Coś takiego jak do takiej sytuacji może dojść jak z naszymi jabłkami, pamiętacie pan? No, no to też dokładnie, no ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla naszej gospodarki, już nie mówiąc o tym, że polska gospodarka, która jest gospodarką otwartą, w której wymiana gospodarcza za granicą odgrywa coraz większą rolę, no jest beneficjentem wolnego handlu. Jakiekolwiek utrudnienia i zaburzenia w handlu światowym wcześniej czy później
później nas dotknęły. Dlatego tutaj powinniśmy trzymać kciuki i całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, gdyż gdybyśmy byli poza Unią Europejską, no to nasza pozycja negocjacyjna byłaby bardzo słaba, bo cóż moglibyśmy wtedy zrobić w zderzeniu z takim kolosem jak Stany Zjednoczone. No tak, ale wracając jeszcze do tej przysłowiowej amunicji, użyłem tego stwierdzenia, jeśli chodzi o odwet ze strony Unii Europejskiej czy Kanady i Meksyku, no to mówi się tu o takich produktach, że z kolei Unia Europejska może wprowadzić cła na bourbona, na chipsy i na Harley'a Davidsona. No to chyba... Tak jak to piszą, tego prezydenta Trumpa chyba go włożą i nawet nie może dotykać kierownicy, nie pije alkoholu i chyba nic nie jest to, co w sensie wpasuje łatwo w swoje posturze. Więc myślę, że to tak na pierwszym rzut oka nie wiedziałem. No dobrze, zostawmy w takim razie ten temat. Pewnie będziemy jeszcze niejednokrotnie w naszych publicystycznych serwisach do niego wracać. No to jeśli można, tak? Proszę jedno pytanie na koniec tego wątku. Tutaj prezydent Trump rzeczywiście próbuje używać ten argument, politykę kancelarną, jako politykę do poprawy struktury amerykańskiego przemysłu i amerykańskiego bilansu płatniczego. Bo polityka celna do tego się nie nadaje i to pokazuje zarówno historia gospodarcza świata, jak również, to nie zapominajmy, prezydent Bush w 2002 roku też próbował poprzez taryfy celne zmienić tą niekorzystnie zmieniającą się strukturę amerykańskiego bilansu płatniczego i z tego zaledwie po roku się wycofał, ponieważ jest to fatalny instrument, który tak na końcu dnia nakierowuje się przeciw krajowi, który to wprowadza, ponieważ doprowadza do aprecjacji waluty. Aprecjacja waluty powoduje to, że import staje się w długim okresie czasu bardziej konkurencyjny, czyli krótkotrwałe polepszenie bilansu płatniczego po krótkim okresie czasu przemienia się w swoje przeciwieństwo, tak? Ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Dziwne, że tutaj doradcy prezydenta Trumpa, zresztą bardzo często zmieniający się akurat na ten aspekt, nie wskazują. Może wskazują. No tak, ale mamy ekonomistów z ekonomii, tyle już na ekspozycję nie wymyślił jakichś nowych pomysłów na okoliczność zarządzania gospodarką globalną i w związku z czym są przywracane takie stare instrumenty, na przykład jak cła, bo nic nowego po głowie nie chodzi. Więc myślę, że to co powiedziałem w porządku, że ta runda rozmów, ona musi w jakiś sposób zmierzać, nie wiem, to też że teraz już, ale musi w jakiś sposób zmierzać do kształtowania nowego ładu ekonomicznego, jakbyśmy go nie nazywali. Myślę, że to tak jak troszkę poprzednik powiedział, rzeczywiście to może wpłynąć na koniec długoterminowo, że sądzimy, że niekorzystnie, ale też pewnie będą jakby to odbić na całym świecie, bo jednak dolar jest główną walutą rezerwową świata i większość rozliczeń handlowych jest w dolarach, czy ropa, czy inne surowce, więc na koniec dnia no, to się długoterminowo to się wszystkim odbije źle pewnie. Dobrze. Zmierzamy do końca pierwszej części naszego programu, więc zdążymy tylko zajawić kolejny temat. Cofnęliśmy się do piątku, teraz proponuję cofnąć się do soboty, bo wtedy w sobotę Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała, że prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No, założenia są takie, że pierwszy samolot ma z niego odlecieć w połowie 2027 roku. No, nie wiadomo jeszcze do końca, gdzie to lotnisko powstanie, ale mówi się z dużym prawdopodobieństwem, że będzie to termina Baranów pomiędzy Łodzią a Warszawą. Minutę mamy. A wiadomo, jakie samoloty były? Różne. Na pewno coś na rzeczy, dlatego że macie kolejne zarządy różnych spółek i też rząd zaczyna przepukiwać, że coś jest niedobrze z przepustowością na Okęciu i część ruchu do Radomia
chce skierować. Możecie Państwo zobaczyć, gdzie jest Radom na mapie, to jest kawał drogi jednak. Więc coś jest na pewno na rzeczy. Pytanie, czy taka duża strzelista inwestycja rzeczywiście ma sens. Znowu tak trochę przewrotnie powiem, że jeżeli Frankfurt Allgemeine Zeitung mówi, że to nie ma sensu, to może byśmy się zastanowili, czy to ma sens jednak, skoro Niemcy poczuli się trochę zagrożeni. Jest też tak, że wspomniany był ten... A jest coś takiego, jak tu w sumie rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, taki flyover country, bo większość tego ruchu w Stanach się między wschodem a zachodem, wybrzeżami się odbywa, tak? A po środku jest tak trochę pobłażliwie taki teren nierozwinięty niczyj, gdzie dużo się nie dzieje. I to jest takie miejsce, które może zostać zrewitalizowane właśnie przez portu. Zajawiliśmy temat związany z centralnym portem komunikacyjnym. Pretekstem do tego był sobotni fakt. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym. Założenia są takie, że samolot odleci pierwszy w połowie 2027 roku i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, port lotniczy ma kosztować 30 miliardów, może więcej, 35, może 40, zobaczymy. Ceny surowców idą w górę, materiałów budowlanych też, baran zostanie przywrócony, godność baranowa. Ale tak sobie poważnie, przed przerwą o tym, że jeżeli Niemcy się tym medialnie przynajmniej trochę denerwują, to chyba trzeba się zastanowić, czy dobrze robimy, bo może dobrze robimy. Druga rzecz jest taka, że w przerwie też rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, o naszych różnych doświadczeniach. I tutaj padły dwa przeważenia, jak w podróżach po Stanach Zjednoczonych. Mieszkanie w Stanach, tak? Padły tutaj dwa przykłady, Denver i Atlanty, które właśnie w takich miejscach są rozładowując ruch. No fajnie było, gdyby Polska nie była takim flyover country dla podróżnych między Berlinem a Moskwą. No bo to też jest jakiś element do rozwoju, do infrastruktury, jakby taką podstawą zawsze, bez której następne rzeczy nie przechodzą. No tak ten świat jest jakoś skonstruowany. Pan Jerzy Makowicz? Ja patrzę trochę z innego punktu. Ja myślę o terminie, który został wyznaczony i sposobie dojścia do tego do pierwszego samolotu startującego. Ja brałem udział w budowaniu sieci elektrowni elektrycznej przy okazji Euro 2012. I wiem, jak to wyglądało od strony wykonawczej, ile czasu zajmuje przygotowanie formalno-prawne do tego typu budów, nie mówiąc już o samej budowie. Więc zastanawiam się, w jakim trybie, jak szybko pojawią się nowe ustawy, które będą regulowały na przykład prawo do pozyskiwania ziemi. Mówiliśmy wielokrotnie mówiło się o tak zwanych korytarzach przesyłowych. Do dzisiaj ten temat nie jest zawsze uregulowany. Więc jeżeli mówimy poważnie o takiej dużej inwestycji, o tych 10 latach, jakie nam pozostały, no to jeżeli nie będziemy natychmiast zmian w prawodawstwie w tym obszarze, no to po prostu wydamy pieniądze. To będzie 35 miliardów, to będzie 65, a może 70. Pamiętam, jak wyglądała autostrada między Łodzią a Warszawą na 2012, tak? Więc ja bym tak, jeżeli mówimy o 10-letnim horyzoncie czasu, to z punktu widzenia ekonomicznego, po pierwsze, musimy się zastanowić, jakie funkcje ten port ma spełniać, jaki będzie ruch lotniczy za 10 lat, kto i dokąd będzie latał, bo na razie to ja mam taką, przepraszam, może to jest złe porównanie, mam takie déjà vu, budujemy port w Katowice trochę. Należy przypuszczać, że na pewno za 10 lat ten ruch lotniczy będzie większy. No, pokazują to statystyki, prawda? No i wtedy rzeczywiście to nasze piękne, eleganckie, wyremontowane, rozbudowane lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie może być za małe. Pan Maciej. Tak. Ja nie jestem tutaj jakimś ideologicznym przeciwnikiem budowy centralnego portu lotniczego. Wręcz przeciwnie. Jak pan to mówi, jest wiele argumentów za tym, żeby takie lotnisko powstało. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie, moim zdaniem, takie trochę fundamentalne sprawy, o których w ogóle w debacie publicznej
politycznej w Polsce właściwie nie mówi się. Po pierwsze, trochę mnie... Tak, może na przykład mama chciała się uczyć francuskiego kiedyś. Więc bardzo uważnie, to tym bardziej powinniśmy się tym zająć. Że już na pewno nigdy w życiu tego nie zrobisz. Więc właśnie będziesz potrzebowała. Albo tak. Więc jak już zaczniesz być gorzka i cierpka i twoi bliscy, tak jak pani Kowal, zaczną to zauważać, albo ty sama, że już nie ma radości. Bycia naturalnie kobietą ciągle otwartą na swoje bliski. To może jest to moment koniecznej zmiany. Bo to, że co chciałaś, to jest jedna rzecz. Ale jest jeszcze inna kwestia, może ty powinnaś mamy tak. To nie jest kwestia, czy ty chcesz teraz to zmienić. Trzykrotne zmiany są